Kontakt! Otwieram ogień! No i siemaneczko na kanałach, słuchajcie, zadzwoniła do mnie Panam, a właściwie nie zadzwoniła, napisała. No i stwierdziłem, że się przejdę tak zobaczyć. Judy też do mnie zadzwoniła, więc dzisiaj robimy Panam i Judy. Dzisiaj, no dzisiaj, bo odcinki codziennie o 16, ale ja robię sobie teraz. Trzyma się? No. Ledwo. Zatamowaliśmy krwawienie, ale bez tego wszczepu. Co się dzieje? Zobaczmy go. Jake oberwał. Mocno. Potrzebuje nowej nerki. I to teraz. Co z kim mam przyjemność? Jake ma anemię sierpowatą. Musi mieć odpowiednio dostosowanych szczep. Barmanka z Afterlife. Jak się domyślasz, nie tak łatwo go załatwić na Badlandach. Głośno o tobie ostatnio. Mówią, że Vi daje radę, a że przydałaby mi się pomoc. Szukam kierowcy na wyścigi. Opowiem ci więcej, jak wpadniesz do mojego garażu. O, to może jak zdążymy, to wam pokażę, jak wyglądają te wyścigi, bo sam nie wiem. Przy Valley Street. Urocza okolica, na pewno znajdziesz. Dobra, postaram się zajrzeć. Jakby mnie akurat nie było, po prostu zaczekaj. Na razie, Claire. Nie robiłem ze względu na to, że mi się zawsze te wyścigi jakoś tak... W Night City na pewno nie da się załatwić odpowiedni wszczep. Prawda. Dakota ma nawet kontakt w jednym ze szpitali. Dzwoniła. Podobno da się załatwić. Ale? Ale najpierw trzeba dostać się do miasta. A widzisz, jaka jest sytuacja w obozie. Raff and Schiff mogą w każdej chwili wrócić. Wszystkie ręce na pokład. Wiesz, dokąd zmierza ta konwersacja, Vi. Oszczędźmy sobie podchodów. Pomożesz? Możecie na mnie liczyć. No i... Wiem, Vi. Kontakt Dakoty pracuje w szpitalu w Little China. Musisz tylko odebrać wszczep. Pieniądze przelejemy innym kanałem. Jasne. Słuchajcie, już spotkałem nomadów, co też niedługo zobaczycie pewnie. Znaczy, niedługo zobaczycie. Zobaczycie to pewnie z jakimś powiązaniem, bo akurat szedłem na jakąś misję i... No i po prostu oni byli w mieście, tak więc spotkałem ich. No i w sumie tyle tak naprawdę. No, spotkałem ich i fajnie i... Nie ma tego pojazdu naszego, ale jaja. Błąd? Jaki błąd? No kurde, tu mają Reaper Doga, który im nie nie chce pomóc. Czekajcie sekundkę, bo kot chce wyjść. Okej, jestem z powrotem. Słuchajcie, w ogóle ciekawe, co z naszą panem i gdzie ona w ogóle jest. Wow. A, nie wiem, czy zauważyliście. A nie, nie zauważyliście, bo ja robiłem sobie to poboczne. Co będziecie też mieli. Rozsypały mi się ręce, wczytałem grę i wciąż mam rozsypane, więc śmiesznie, jak będziemy mieli tak do końca. Ej, nie wiem, gdzie tu jest Panam. O, tutaj wygląda to kozacko, po prostu. Nie wiem, no tak chciałem wam ją pokazać, ale... Nie mam pojęcia, gdzie ona może być tak naprawdę. Dobrze, dobrze, ja wiem, ja muszę iść do ciebie tam do Afterlife, na te wyścigi. Dobra, trudno, wiecie co, nie mam pojęcia, gdzie jest Panam. No, z chęcią bym wam ją tu pokazał, może można z nią zamienić parę słów więcej. O! Pojawił się tutaj ten ziomeczek z powrotem. No ale niestety tak jak widzicie, no nie wiem, gdzie ona jest. Może gdzieś tu jest. Fajnie było w Wiedźminie pokazane, nie? Jak nie wiem, czy to, nie wiem, jaką drogę wybraliście w sumie, ale... Ja grałem łącznie 7 razy. Hej Vi, dzięki za wsparcie. Doceniam. Co mogę powiedzieć? Ratowanie ludziom dupy to moja specjalność. I to było widać. Szerokiej drogi, Vi. Tak, no i właśnie ja ich spotkałem i musiałem im pomóc. Zasia, ktoś cię tu przysłał? Ktoś z naszych? Coś jest nie tak, prawda? Wpakowaliście się w jakieś gówno. Karol i Cassidy przyjechali dopiąć deal z kosierzami. Wykradliśmy dla nich wszczepy z transportu. Ale? Kurwa, za długo to trwa. Coś jest nie tak. Przejdę się to. Sprawdzę, czy wszystko okej. Okay. Czekaj. Oni mogą się wkurwić. Cholera. Pilnuj wejścia. Pewnie, i co jeszcze? Dostaliście dokładnie to, czego chcieliście. Ale nie wtedy, kiedy chcieliśmy. Spóźniliście się. 3 dni. Tłumaczyłam ci. Była Uszanowanie. Jak tam, dobiliście targu? Vi? Co ty tu robisz? Kto to jest? Przyszedłem sprawdzić, jak wam idzie. Czy wszystko gra?
kto to kurwa jest. Wołają mnie Vi. Chuj mnie obchodzi, jak cię wołają. Co on tu robi? Co to kurwa ma być? Spokojnie, on jest z nami. Co jest? Do trzech nie potraficie kurwa liczyć? Troje was miało być, troje! Was też. Do tego miałeś też przynieść gotówkę. A co się nie widać? Wróćmy do rozmowy. Okej, spóźniliśmy się, nasza wina. Zejdziemy scenę o 10%. 20. 15. Niech wam kurwa będzie. Dzwonię, żeby przynieśli kasę. Posłało cię, Vi? Po co się tu pchałeś? Kosiarzu, nie można ufać. To się nie może dobrze skończyć. Nie jesteśmy głupi, Vi. Wiemy, nie ryzykujemy, ale potrzebujemy tej kasy. Bardzo. Zepnijcie się wszyscy. Potem będzie czas na pogadanki. Zabawne. Od początku nie podobała mi się twoja morda. Teraz już wiem czemu. To ty nam odbiłeś Sandra Dorset. Ty rozjebałeś kryjówkę Watson. Koniec rozmów. Zastanów się. Dobrze się zastanów. Tak, załatwiłem twoich kumpli z Watson. Bez większego problemu. Myślisz, że teraz będzie inaczej? Po co? Bo nas otoczyliście? Przyjrzyj mi się, ale tak uważnie. Popatrz, jakie mam szczepy. Rozerwę cię na kawałki, zanim odbezpieczysz broń. Wiesz to. Dajcie im kasę. Co kurwa, gusi jesteście? Kasę im dać! Jeszcze się policzymy, sukinsynu. Sporo w życiu przeszłam, sporo widziałam. Ale teraz, kiedy cię słuchałam, miałam ciarki na plecach, serio. Dzięki, Vi, to było coś. Dałeś czadu, chłopie. Odwdzięczę się kiedyś. Z przyjemnością, Vi. Z przyjemnością. Dzięki za wszystko. I do zobaczenia. Co to? Jest wycie, ile ja dostaję teraz wiadomości. Jakbym normalnie przez pół gry nie dostała wiadomości. Wciąż szukam tej Panam, ale kurde. O, ta laska się pojawiła w trzech miejscach i w trzech miejscach jest chyba nie na swoim miejscu. Nie. Nie, no jeszcze miałem taką małą nadzieję. Ona powinna być tutaj w ogóle. Tu, gdzie jest nasze mieszkanie. Nasze mieszkanie. Nie możemy nawet z łóżka skorzystać. No trudno. Dobra, gdzie jest ten... A, tutaj jest. Dobra. Słuchajcie, ustawiam sobie już to zadanie, które mamy tutaj. Ojojoj, ile mi tu wyrąbało. Co to, co tu chodzi? Zadzwoń do. Spotkaj się z pracownikiem szpitala. Odwiedź garaż. Ojojoj. No dobra, najpierw się spotkamy z pracownikiem szpitala. To, co mieliśmy w sumie zrobić, tak? Tak więc idziemy się z nim spotkać. Niech on nam coś tutaj powie. Mam nadzieję, że się polubimy. Bo ostatnio, jak byłem w szpitalu, to skończyło się tak, jak widzieliście na dzisiejszym glitchu, więc no nie za ciekawie. Nie za ciekawie, niestety. 90 metrów, dobrze, dobrze się przeniosłem. Jestem troszeczkę nawet wyżej. Cudownie. O, się odbiłem od czegoś. Dobra, pewnie trzeba wejść jakimiś głównymi drzwiami. Nie ma przejścia, nie ma przejścia. To ciekawe, czy wejdziemy w ogóle. Hej, Teta. A, to z nim, tak? Jesteś od Dakoty? Tak. Zgadza się. Masz wszczep? Tu, w walizce. Dynalar Super Kill. Wersja dla anemików. Tak jak się umawialiśmy. Pieniądze przyjdą. Tak, później wiem. Muszę iść, operacja. Nie, gdzie ty żeś? Ale kurwa, już! Ty zbój jebany! Załatwo poszło. Co jest kurde? Czy ja nie dostanę gwiazdek, jak rozwalę policję? Zginął policjant! Powtarzam, zginął policjant! Co za zbój jeden? Co za zbój jeden sprzedał nam do dupy broń? Znaczy nie broń, a wszczep. Ale fajnie, że nie dostałem gwiazdek chociaż. Nie strzelaj! Lepiej, żebyś miał wytłumaczenie. Bardzo kurwa dobre. Policja. Podsłuchali mnie, rozmowę z Dakotą. Kazali mi. Kłamiesz. Nie robiliby takiej akcji z powodu jednego wszczepu. Nie, mówię prawdę. Mówili, że robią obławę na agentów Raffensi w mieście. Dakota nie jest. Nieważne. Nie zrozumiesz. Puść mnie! Błagam! Nie chciałem się w to mieszać. Nie miałem wyboru. Dobra. Nie morduję ludzi bez dobrego powodu. W przeciwieństwie do policji. Boże, dziękuję.
Nie mieszaj w to Boga. Gówno go obchodzisz. Ma na wszczep wirusa. Masz. Musisz wgrać firmware z tej drzazgi. Inaczej pacjent zginie. Dzięki za szczerość. Byłem ci to winny. Oby ten wszczep był tego wart. A widzicie, i to jest właśnie to. Niekiedy warto tutaj w tym cyberpunku oszczędzić jakiegoś typa, który może jest niepowiązany, albo jest powiązany z policją, albo nie wiadomo z kim tak naprawdę. No bo widzicie, to skutkuje właśnie tym, że nasz tutaj kolega z Aldecaldos by umarł po prostu, nie? No i... I tyle, co to za tło dziwne jakieś się tu zrobiło? Aha, źle poszedłem, nie w tą mańkę. No jak zwykle. Masz coś do mnie? No to było z tyłu. No. Uj, przeskoczyłem. A chciałem tak to zrobić efektownie. Dobra, Aldecaldos. Już się przenosimy. No i jesteśmy na miejscu. O, daleko nie musimy iść tak naprawdę. Mam wszczep dla Jake'a, ale uwaga, jest zawirusowany. Trzeba podmienić firmware na ten z drzazgi. No tak, nomadzi zawsze mogą liczyć na specjalne traktowanie. Dzięki za czujność, V. Przyjdź za kilka godzin, wtedy wszystko będzie jasne. Aha, dobra, czyli mamy po prostu troszeczkę poczekać, tak? Poczekaj 8 godzin, dobra. Przewin czas, nie można przewinąć czasu. No to postoimy 8 godzin. A co? Nie, naprawdę nie można. No co jest, kurde? Może się trochę oddalę. Nie, no nie wierzę w to. No nie mówcie, że się nie da. Wyjdę poza ten teren. Może teraz? Nie, no nie mówcie. No naprawdę. Dobra, przeskoczyłem jeszcze. Nie, no jakieś jaja to są. No co, mam się specjalnie przenosić, żeby wrócić tu za 8 godzin? No naprawdę? Redzi, kurde. Co wy żeście tutaj odwalili? Po co takie rzeczy? Po co? Ja się pytam. Nie, no naprawdę, nie można przewinąć czasu. No trudno, dobra, no to trudno, no to nie wiem co. No to pojedziemy, zrobimy wszystko, co mamy zrobić. Najwyżej tu wrócimy, żeby zobaczyć po tych 8 godzinach, czy ta operacja się udała. I się nie zapomnę oczywiście, bo jest taka szansa, że zapomnę i będzie wtedy dupa. Jeszcze raz sprawdzę dla pewności. Nie mogę. Dobra, trudno. A, nie wybrałem misji. Błąd aplikacji, zajebiście. Dobra, jestem z powrotem, słuchajcie, przepraszam was bardzo. Nie wiem, co się stało z przyczyn mi niewyjaśnionych po prostu. Jak zwykle aplikacja przestała działać, także... Nie wiem, w którym momencie się uciął filmik. Naprawdę, przepraszam was za to. Poczekaj 8 godzin, może teraz mogę. Nie, wciąż nie mogę. Dobra, to lecimy dalej. Nie będziemy się nad tym spuszczać chyba w ogóle. Zazwyczaj, ja nie wiem, kim ty jesteś w ogóle nawet. Szybka i wściekła? Tak, szybka i wściekła. Dobra, lecimy sobie odwiedzić tą panią, barmankę. Lecimy do Afterlife. Mi się wydaje. Ale powiem wam szczerze, że i tak chyba nie mam co narzekać. Znaczy, no, nie mam co narzekać. Gram na PlayStation 4 Slim. Ogólnie. Ale... wcześniej była taka sytuacja, że wywalało mi na przykład grę 5-6 razy dziennie, a teraz mi wywala tylko raz, więc no, nie jest aż tak źle, no. No dalej, kochana. Claire? Pod samochodem! Co za gówniany dzień! Coś tak widziałem tutaj, że były takie te jeszcze... z zewnątrz. Te... drzazgi. No dobra, ja wiem, że jesteś pod samochodem, ale chciałem drzazgi znaleźć. Dobra, w sumie nieważne. Nie wiem, po co ja to zbieram nawet. Cześć, Claire. Niezłe cacko. Widzę, że znasz się na rzeczy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Dzięki. To o co chodzi? Potrzebuję kierowcy. Pomyślałam, że się nadasz. Co to za wyścig? Jakieś specjalne reguły? Lub ich brak, jak wolisz. Jeździ się parami, kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzisz? Lubię grzebać w silnikach. Jestem w tym niezła. Ale rajdowiec ze mnie żaden.
Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Będę twoim kierowcą, Claire. 4 wyścigi. Zaczynamy w City Center. Kłopoty! Następne odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał w Watson. To co, pokażę wam początek i pewnie koniec, nie? To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej 2 rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci na miarę, gdzie konkretnie. Na słuchu i warkotu tuningowanych potworów. Do zobaczenia. Ale mamy tutaj... Kurde, cały czas się przenosimy normalnie. A weźmy. Czekajcie, bo ja tutaj widziałem, jest jeden i jeszcze jeden gdzieś widziałem. Nie wiem gdzie, ale gdzieś w tym... O, jesteś. Nie wiem dlaczego o tym nie pomyślałem wcześniej, żeby użyć skaneru. No dobra, no to co, no to ukończ wszystkie wyścigi. Dlaczego mam 3 w ogóle i dlaczego tutaj są jakieś typki? Ale pozbędziemy się ich bardzo łatwo. O ty! Dlaczego nie mogę? Dlaczego mam zablokowane? Aha, bo nie posiada granatów przy sobie. No nie, no tak byśmy to ładnie zrobili. No dobra, kij, przeskoczymy sobie tu. I ich rozwalimy. Po co, nie wiem, ale tak sobie po prostu. To za gówniany dzień! No gówniany dzień, jak widzisz. A, wezmę sobie tą broń. Do rozmontowywania oczywiście. A, jeszcze się nie zająłem w ogóle tym ulepszeniem. Muszę się zająć. Czekajcie, wchodzę sobie na mapkę i... A, widzimy się na miejscu od razu, nie? Co ja was tu będę zanudzał. A nie, sorry, musimy tutaj zaczekać jeden dzień, to czekajcie. O, teraz mogę przejąć czas. Mam nadzieję, że to nie popsuje tutaj żadnych moich złych czynów tamtych z operacją i tak dalej. I co? Aha, przeczytaj wiadomość, czyli dostałem wiadomość. Okej, okay, która to była? To była ta... O nie, nie łącz, kurde. Tak niekiedy wiecie co. Wracaj do obozu. Dobra, tamta nie odebrała. O, mamy. Dobra, czyli już mamy wyznaczony, tak, już mamy wyznaczony wyścig i teraz się przenosimy, także widzimy się na miejscu. Wysłała mi dzięki, nie wiem o co chodzi. Aha, dobra. Czyli używamy jej auta. Trochę słabo, nie ukrywam, ponieważ wolałbym użyć swojego auta. Mam bardzo dobre auto. Naprawdę dobre auto mam. Dobra, słuchajcie, 200 metrów, widzimy się na miejscu. Okej, 40 metrów nam zostało. 10 i jesteśmy. I co teraz, zadzwoń? Co? Dlaczego mam zadzwonić? Aha, zadzwonić, aby rozpocząć wyścig. Ty, ale ja nie mam auta tutaj. Dobra, zamówię je na wszelki. Claire, jestem na miejscu. Świetnie, też niedługo będę. Dobra, czekam. To powiedz mi jeszcze, którym wozem chcesz pojechać. No moim. Moim. Może być twoim. Zaraz przyjadę, pa. Widzisz, tutaj 77, kobito. Aha, usiądź na ławce i zaczekaj, no dobra. Oj, powiem wam, że ten materiał będzie miał tyle cięć. Kupę forsy, przegrana nie wchodzi w rachubę. Ale fajnie to wygląda. Nowe mięso. Widzę. Co, byłby problem? Wstyd przegrać z kimś takim jak on. Wyluzuj. Zgubi się na pierwszym myślisz? Zakręcie. Może do dupy jeżdżę, ale... Dobrze rozwalam. Ej. Jest i moje maleństwo. 7777, tak. Stoi na elektronie numerze 4. Kurde, mogło na 7. Dobra, jedziesz ze mną, nie? Hej, Vi. Dobrze cię widzieć. Ciebie też dobrze jak widzieć. Jak ci się to podoba? Gliny nie mają z tym problemu? Gliny raczej nie mają z niczym problemu. Pieniądz rozwiąże każdy problem, co? No właśnie. Jakieś porady przed startem? Nie zdejmuj nogi z gazu. Ja postaram się spowolnić paru natrętów. Ale w tym wyścigu bardziej liczy się prędkość niż siła ognia. Okej. Nie będę zwalniać. No to myślę, że wybraliśmy... Masz tu drzazgę. Odpowiedni wóz. Musimy przejechać przez wszystkie punkty kontrolne, inaczej nas zdyskwalifikują. O kurde. Jak chcesz się jeszcze pokręcić, to proszę bardzo, ja posiedzę w wozie. Ej, dobra, ja sobie to zapiszę od razu, bo ja nie jestem zbyt zdolny, jeśli chodzi o wyścigi. Niestety, a ostatnio zapisywałem 2 poziomy temu, więc to coś dawno. Drzazga, usłyszysz speakera. Wsiądź do wozu.
No dobra. Masz dojechać w jednym kawałku. Przyjmujemy ostatnie zakłady. Nie bać się, obstawiasz. Pierwszy wyścig eliminacji. Nie wiem, czy to my tak żyjemy, czy to oni. O kurde, mamy rywala tym samym wozem. To już za późno. Ale fajnie, czerwono ten. Ten będzie po lewej takim tangiem, to od razu się od niego odsuniemy. Start za 3. O, ja pierdykam. Stresuję się trochę, bo nie umiem jeździć w ogóle. W sensie... Kompletnie. W sensie wyścigi po prostu nie są... Co jest? Dlaczego walka? Aha, bo oni strzelają. Ale on jest szybki, kurde. Ja wiedziałem, że to jest ten sam wóz. Ja popełnię pewnie jeden błąd. Dobrze nam idzie, Vi. Oby tak dalej. No dobrze, to ich spowalniaj tam z tyłu, proszę cię. Bo udało mi się go fajnie wyprzedzić tutaj na tym. Dobra, to nie wiem, czy mi zaliczyło ten punkt kontrolny? Pozycja 1 z 6. Dobrze, dobrze. Bardzo mi się to podoba. Jedziemy cały czas prosto. Cały czas patrzę w lewą stronę, kurde, i boję się, że przeoczę jakiś... Co tu jest? No super, kurde. Jazda prosto. Nie wiedziałem, co się stało w ogóle, ale widzieliście to pewnie, no bo to, kurde, ja nagrywam, więc... Trochę słabo z jednej strony, nie? Wow. Ostry zakręt? No to co mi mówisz? Przejechałem jakby aż z 5 pieszych. No nie, no zarąbiście, no na drodze prostej mnie... Ja pierdykam, no fajnie, no. Jechałem już na drodze prostej i mnie wywaliło na boki, nie? Uważaj, kilka wozów za nami. Będą taranować. Życzę powodzenia. My też tutaj będziemy ostro taranować. Żeśmy staranowali na szczęście. Kurde, ale przejechałem kilku pieszych, co mnie tak troszeczkę tutaj niepokoi. Nawet bardzo mnie niepokoi. Co tak mało tych punktów kontrolnych? W sensie no 31, ale... Dobrze. Zawsze jak mówi ostry zakręt, to mnie łapie jakiś ślizg, po prostu. To nie... Co? No chyba jakieś jaja, ej. Może do niego strzelać? Ej, no chyba jakieś jaja, no. Co, ostry zakręt tam mnie normalnie łapie. Jak to jestem trzeci? Myślałem, że jestem drugi chociaż. Ale to nas musiał ktoś wypierdzielić w kosmos. Ale musimy mieć dwa razy miejsce na podium, żeby znaleźć się w finale, tak? Ej, jestem drugi, a tutaj pierwszego w ogóle nie widzę. No nie mówcie, że się coś zglicowało znowu. Ha, pierdyka. Nie, on jest tak daleko, bo no ta... Wywaliło go przez pół mapy pewnie i... Jak zwykle. No tak, ci mnie będą doganiać, to tamten będzie, kurde, nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Ale bez sensu. Dlatego właśnie nie lubię wyścigów, a jeszcze szczególnie jak się coś gliczuje. No nie mam pojęcia jak tego... O, dogoniłem go! Co mu się stało? Zawieszenie poszło? Nie, to był ten taran akurat taki. O ja, jeszcze ile? Dwa punkty kontrolne, ale się stresuję. Dobra, udało się to wyciągnąć. Ostatni. O i mamy pierwsze miejsce, genialnie. Właśnie o to chodzi. Zwycięzcami zostają Vi i Claire. Gratulacje. Wygraliśmy, kurwa, pierwsze miejsce. Nie wierzyłaś we mnie, co? Pierwsze miejsce, Vi! To nie tak, że nie wierzyłam, ale... Wiem, pierwsze miejsce. Nie musisz powtarzać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy mecie, w razie czego. Robi się. No i widzicie, właśnie tak to... O! O! Ledwo cośmy dojechali tak naprawdę. Porozmawiajmy z nią. Dlaczego to robisz? Chodzi o forsę z wygranej? O to, żeby być pierwszym? Bo sprawiasz wrażenie mocno zdeterminowanej. A ty nie lubisz wygrywać? Pewnie, jak każdy. No widzisz, mam tak samo. I lubię kończyć to, co zaczęłam. Więc wygrajmy te cholerne wyścigi. Jasne. Taki jest plan. Podrzucić cię do garażu? A w sumie tam chyba był blisko ten, nie? Pewnie. A tutaj no jestem jedzie. Na końcu, no to dość daleko. Oj, coś się rozwaliło. Oj, jaki wstyd. No
To widzieliście, tak wyglądają wyścigi i oczywiście nagram wam końcowy. Jak już przejdę sobie też te trzy pozostałe, czy tam dwa, bo już nie wiem, o co tu chodzi dokładnie. No i co, pomijamy podróż. No i okej, ona nas tutaj dowozi do swego garażu. Tu mamy punkt szybkiej podróży, więc wrócimy, zobaczymy, co z tą operacją. Kurde, ale to jest w ogóle niezwiązane totalnie z niczym. Więc ten odcinek troszeczkę nie ma sensu w naszym rozwoju. Szkoda, że wam po prostu nie zademonstrowałem Judy tak naprawdę. Chociaż może jeszcze przejdziemy się do Judy, zobaczymy, o co chodzi i najwyżej zatrzymamy odcinek i dokończymy w następnym. Tak. Skoczymy sobie tu na górę, zobaczymy, co się stało z tymi ludźmi. O, widzicie, już tu mi się odblokowało mieszkanie, bo skończyłem taki jeden wątek popularny. Znaczy fabularny, on jest taki poboczny i jeszcze poboczny, ale też będzie na kanale, tylko że bez mojego głosu, po prostu żebyście sobie sami obejrzeli. No i okej, wróciliśmy tutaj na miejsce naszego grilla. Mieliśmy się tutaj spotkać z jakimiś pipsiorami, chyba z tymi. Dlaczego ty stoisz na masce? Co ty chłopie? Nie, no zaraz. No spoko, wrócimy do tego. Dobra, Mitch to mnie tam na razie nie interesuje. Mnie interesują ci, co mi tutaj zlecili zadanie, żeby się po prostu poprzenosić jak debil i wywaliło mi grę. Gdzie oni są? Przecież to kurdy nędzy. Dobra, wejdę sobie po prostu w zadania i to sprawdzę. To było... Nie. Nie. Ej, i nie ma tego. O, proszę bardzo, udaj się na finałową walkę. To może w przyszłym finałowa walka jednak. To może ciekawe. Ej, nie wiem, gdzie jest ta misja. Dobra, wiecie co, zadzwonimy do nich wszystkich. Zobaczymy, co oni chcą, tak naprawdę. Miałem zadzwonić do tego, nie wiem, kim on jest w ogóle nawet. Zajebiście, nie odbiera. Do tej miałem zadzwonić. Nie no, nie wierzę w to. Czy nikt nagle nie odbiera? Dobra, to sprawdźmy może wiadomości. Takemura, odpowiedz. Co to jest? No dobra, Takemura wysłał nam swojego selfiaczka. Śmiesznie. Zobaczmy, co ten Bob chce. Wracaj do Bob. Aha, dobra, to ten Bob. Dobra, to tego Boba jest ta misja. Konto zablokowane. Dobra, trudno. Mamy Boba misję. Więc sobie w nią wejdziemy. Ustawimy i zobaczymy, gdzie oni są. No i są tutaj. No ni cholery bym się nie spodziewał. Co z Jake'iem? Dochodzi do siebie. Dzień, dwa i stanie na nogi. Dobrze słyszeć. Dziękuję, Vi. W imieniu moim... i całej rodziny. Aha. I to tyle, tak? Tak. Także fajnie. No nie wiem, co mam powiedzieć. Pójdziemy... Znaczy co? Co pójdziemy? No nigdzie nie pójdziemy już chyba w tym odcinku, niestety. Do tych dzwonię, oni nie odbierają. Dopiero nie mają. Czekaj jeden dzień na kontakt. Dobra, to wiadomo. Z wyścigami chodzi. Zbadaj adres z wiadomości, dobra, ziomeczka takiego jakiegoś. Udaj się do mieszkania Judy. No i tymi dwoma rzeczami zajmiemy się w kolejnym odcinku, także jak jesteście ciekawi i chcecie zobaczyć, jak się napierdzielam na piąchy, no to zapraszam was na kolejny odcinek, bo od tego zaczniemy, to będzie dosłownie chwila. Także dzięki wam za oglądanie, wiem, że dużo cięcia tutaj było, ale niestety dużo przenoszenia też. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!